Kolejna gra dzieciństwa w dodatku w 3D, kolejna gra z resorokami, a może coś więcej. Zaciekawiłem? No to lecimy z odcinkiem. Siema, mam ci dla was kolejną grę dzieciństwa. Przynajmniej w moim przypadku. U mnie to była jedna z pozycji obowiązkowych na lekcji informatyki. Gier z jazdą samochodzikiem sterowanym przez radio obstawiam, że parę jest, aczkolwiek ja najbardziej pamiętam Stan GP i Revolta, ale o nim kiedy indziej. Grę wydało Team 17, ale z czym one wam się kojarzy? Na 99% większość z was odpowie Wormsy, które zresztą pojawiły się u mnie na kanale, ale żeby skojarzyć ich z grą wyścigową? To jak już tutaj jesteśmy, to jak się w to w ogóle gra, a raczej jak bolesne jest zderzenie niestety z rzeczywistością starszych gier. Na początku wita nas, no niestety, trochę biedne menu. Grafika wybranego trybu gry pojawia się po lewej stronie, a po prawej mamy opcję wyboru z tak idiotycznie pochyloną czcionką, że treść jest niemal niewidoczna o połowę. Serio, żeby to coś doczytać, to masakra. No ale dobra, koniec marudzenia. Klikając tryb Single Player mamy parę trybów do urozmaicenia wyścigów, no oczywiście z komputerem. Pierwszy to arcade, z tego co ja zrozumiałem, zwyczajny, randomowy wyścig. Dobra, okej, dalej mamy tryb Exhibition, w zasadzie to samo co w punkcie pierwszym, tylko że nazwa jest cięższa do wymowy, ale tak całkiem serio, w tym trybie to my wybieramy auto, trasę, ilość okrążeń, no oczywiście poziom trudności przeciwników. Time Trial, jak sama nazwa wskazuje, to walka ze stoperem, gdzie jedynym przeciwnikiem jesteśmy my sami, czyli klasyka klasyki, aczkolwiek co mnie zaskoczyło, okrążenie zaczynamy po pierwsze z rozbiegu, a po przejechaniu kółka mamy walkę z naszym cieniem. I nie takim cieniem, takim cieniem. Kolejny tryb Stunt Challenge, czyli taki skatepark, a raczej coś na jego wzór, gdzie przy ograniczonej liczbie czasu staramy się robić jak najwięcej akrobacji, by podnosić nasz wynik coraz to wyżej, tylko że dla mnie osobiście to był najsłabszy tryb gry, jakoś coś mu brakuje, no cóż, sorry. No i ostatni taka klasyka, czyli mistrzostwa, przy czym osobiście spędziłem najwięcej czasu. Chyba nikogo tutaj nie zaskoczę, że liczy się jak najlepsza pozycja na mecie, by zdobyć i największą liczbę punktów w klasyfikacji, jak i oczywiście hajsu. Jedyne czego bym się czepił i to tak serio, no to naprawdę gigantyczna liczba okrążeń, bo 6 kółek to standard i to już jest naprawdę sporo, ale możemy też trafić na przykład na 8 okrążeń po tym samym. Mamy też tryb multiplayer, nawet do 4 graczy na podzielonym ekranie, gdzie zabawa może trwać w najlepsze, tylko że u mnie to nie działa, niestety z niewiadomych, bliżej mi nieznanych przyczyn. A jak już jesteśmy przy pieniążkach, to po co one są nam potrzebne? Oczywiście po to, by ulepszać, kupować nowe samochodziki. Co do samych aut, każdy prowadzi się inaczej, jedne lepiej skręcają, inne są szybsze, a jeszcze inne są lepsze do akrobacji, ale o tym nieco później. Autka są podzielone na kategorie terenowe, do akrobacji, czy po prostu wyścigówki, więc chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Ale co do samego tuningu, jest nieźle rozbudowany, nie mówię, że super, to nie poziom Need for Speeda, po prostu jest nieźle. Od baterii, podwozia, po opony, silniczki i tak dalej, wiadomo, wszystko na coś ma wpływ, więc z gorszego auta można zrobić lepsze, tak mówiąc najprościej. Oczywiście nie każde auto będzie dostępne od razu, o nie, musimy mieć po prostu cierpliwość i czas na grind, by odblokować daną furę. Tak, odblokować. Do wyboru mamy trochę tras, nawet są urozmaicone w taki sposób, że dzieje się to na zewnątrz, jak i gdzieś w budynkach, tylko że to jest jedynie efekt wizualny, nie ma tam żadnych warunków pogodowych. Natomiast same trasy to zawsze jest jazda w kółko, nigdy z punktu A do punktu B. Nawierzchnia, po jakiej będziemy jeździć, na szczęście jest urozmaicona. I jedno auto będzie sprawować się lepiej, a inne gorzej. Co mam na myśli? Terenówka, wiadomo, będzie lepsza w terenie, w piasku, czymś takim podobnym, a wyścigówka na asfalcie, proste. Tylko teraz uwaga, trasy nie zawsze są jednolite, czasami jedziemy po asfalcie i jest ok, więc wyścigówka da super radę, ale nagle zamienia się w shooter i wyścigówka będzie no niestety taka sobie, więc nie zawsze można wszystko stawiać na jedno koło, znaczy kartę. Wszystkie trasy mają dodatkowe urozmaicenia typu skocznie, zakręty, spirale, rampy, mostki, cokolwiek byle nie było zbyt łatwo, no ale dobre, jak już jesteśmy przy tych skokach. Stunt GP ma już w nazwie ukrytą dodatkową zawartość, czyli właśnie te tytułowe stunty, takie triki, akrobacje, no wiecie o co chodzi.
Z jednej strony to spoko urozmaicenie, ale robiąc triki łatwo nam stracić dotychczasową pozycję. Dlaczego? No bo cóż, jesteśmy gapa, nie wiem, cokolwiek jak to nazwać i co, lądujemy na dachu. Ale z drugiej strony tytułowe stunty dają nam punkty, dobra, mniejsza z tymi punktami, ale najważniejsze paliwo do naszej bateryjki. Jaki styl wybierzemy, to już zależy tylko i wyłącznie od nas, no bo klasycznie na mecie liczy się jak najwyższa pozycja. Same tytułowe stunty no nie są mega widowiskowe, bo jedyne co możemy zrobić to obrót w przód albo obrót w tył, no chyba że ja więcej trików nie znam, nie umiem, ale no nie, więcej nie ma. Co jest najważniejsze w grze wyścigowej? Oczywiście model jazdy, a jak on wygląda dzisiaj? Powiem wam, że nie jest najgorzej. Wiadomo, to gra arcade i naprawdę dużo wybacza, ale model jazdy bardziej przypomina rzeczywiście samochodziki sterowane na pilota niż no mydło sunące w wannie. Mówiąc najprościej jak się da, gra rzeczywiście daje frajda i pozwala nam się pobawić wirtualnymi samochodzikami. Nie wspomniałem jeszcze, że do naszej dyspozycji mamy też i nitro, które pozwala naszemu pojazdowi zwiększyć szybkość i dzięki temu nie oszukujmy się nadrobić straty, ale jak zawsze nie ma zbyt łatwo. Jak już wspomniałem, to są auto na baterię, a bateria się rozładowuje, więc używając często nitro, a raczej spamując turbo na full, nasza bateria no niestety kurczy się w oczach. Co dalej? Co zrobić z rozładowaną baterią? No, wyścig się nie kończy, bo niestety bardzo nas spowalnia, a raczej niemiłosiernie i oczywiście na rezerwie już nie użyjemy przyspieszenia. Na szczęście ku naszej uciesze rezerwa baterii pika coraz to głośniej, gdy zbliża się do zera. Serio, nie sposób tego przeoczyć, że kończy nam się bateria. Na ratunek mamy pit stopy, nazwijmy to szybkim ładowaniem, ale jak na pit stopy przystało, to nas też spowalnia, więc musimy strategicznie wybrać moment, kiedy i gdzie zrobimy przerwę na podładowanie bateryjki. Jest to dobry pomysł, by naprawdę zbalansować i przede wszystkim urozmaicić rozgrywkę. Na szczęście samochodziki nie uszkadzają się, więc jakiekolwiek kolizje nic nie zmieniają w prowadzeniu się czy nawet przyspieszeniu naszego rydwanu. A co do przeciwników, są ok, tak to powiem. Jak masz słabe auto, niestety musisz gonić, a jak lepsze, bądź równe, no niestety, gra staje się dziecinnie prosta. Jedyne co jest trochę dziwne, a raczej, że tak powiem, godne pożałowania, to niechciane akrobacje auta i już tłumaczę, co ma autor na myśli. Często w coś uderzając czy wykonując trik, auto się zablokuje, wyfrunie w powietrze czy tym podobne akcje. No niestety, na taką fizykę musimy przymknąć oko. Najważniejsze pytanie z początku filmu, czy warto w to w ogóle dzisiaj zagrać? I powiem wam już, że tak. A dlaczego? Co w sobie ma ta gra, że dalej przyciąga nawet dzisiaj? Trasy nie nudzą. Model jazdy, jak i ogólne założenia gry dalej są w porządku. Grafika nawet dzisiaj nie jest najgorsza. Wiadomo, nie uświadczymy tutaj wodotrysków, ale oczy na pewno nie będą nam krwawić patrząc na stłum GP. Kiedyś gra nie miała zbyt dużych wymagań, więc i komputery z sali informatycznej mogły ją uciągnąć, a co za tym idzie, była niemal na każdym stanowisku. Dużą popularność stand GP w Polsce zawdzięczamy gazetkom komputerowym, takim jak Cybermycha czy Komputer Świat. Wiadomo, pełna wersja gry w cenie egzemplarza. Co jest mega ważną informacją? Gra już jest darmowa, więc każdy może ją sprawdzić, choćby dla zaspokojenia swojej ciekawości. A jak już grałeś, to możesz przypomnieć sobie lepsze czasy dzieciństwa. Ponadto polecam fixa 16:9 z wyższymi rozdzielczościami, wtedy gra naprawdę nie odstrasza, link mam cię w opisie. A jakie jest wasze zdanie na temat gry Stunt GP? Czy Team 17 było w stanie zrobić grę lepszą, a przynajmniej na poziomie Wormsów? Komentarze należą do was, natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!